4 grudnia w Gliwicach obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji w Mrowisku odbyła się uroczysta gala. Sala wypełniła się po brzegi. Zastępca prezydenta Gliwic Krystian Tomala podkreślał, jak ważne jest dla samorządu stwarzanie możliwości osobom niepełnosprawnym. Te zadania realizujemy konsekwentnie od wielu lat. Warto wspomnieć o tym, że w zasadzie na każdym etapie swojego życia możecie Państwo liczyć na specjalistyczną pomoc. Realizujemy w tym zakresie wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, prowadzimy zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, prowadzimy usługi opiekuńcze, świadczymy usługi asystenta rodziny, realizujemy różnego rodzaju programy, asystent osoby niepełnosprawnej, rehabilitacja 25+, i jeszcze kilka innych. Miasto kolejny już raz zorganizowało konkurs Gliwiczanin bez barier. Nagradzane są w nim osoby z niepełnosprawnością, które przełamują stereotypy i są najlepszym dowodem na to, że niepełnosprawność nie oznacza bierności ani wycofania z życia społecznego czy zawodowego. W tym roku ten zaszczytny tytuł przyznano Alicji Śledź, przewodniczącej Gliwickiego Stowarzyszenia Amazonek. Wyróżnienie oraz nagroda publiczności trafiły do Jerzego Sikorskiego, który mimo niepełnosprawności skończył studia i pracuje. Pomaga też innym osobom. Wyróżniony został też Robert Rams, radca prawny i zawodnik rugby na wózkach. Z drużyną IKS Jeźdźcy osiąga wiele sukcesów. Jak widać, osoby niepełnosprawne realizują swoje pasje i marzenia. Warto brać z nich przykład i angażować się w sport, rekreację i pomoc innym. Daje to wiele satysfakcji. Podczas gali wystąpił zespół IRA.